Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Outriders, gdzie dziś, lada moment, ruszamy z Jakubem ku przygodzie, ku poziomowi świata numer 7, ale nim tam się udamy, warto by było popracować nad naszym ekwipunkiem, tak jak też sugerowaliście w komentarzach, i nieco poprawić, podrasować statystyki broni. Powróciłbym do tej, przyznam, że ze wszystkich strzelało mi się najprzyjemniej. Co więcej, tutaj też słusznie zauważyliście, możemy modyfikować warianty broni, tak? Czyli będzie strzelała pojedynczymi pociskami, większymi seriami, ale załóżmy straci na jakichś innych parametrach. Ten taktyczny wariant nie był aż taki zły, bym zostawił go póki co, a na ten moment wypróbowałbym zwiększenie rzadkości, więc ulepszymy przedmiot do następnego poziomu. Wybierz modyfikację do nowego miejsca. A, to tu możemy tylko obrać. Z tych. Trafienie krytyczne zwiększa twoje obrażenia krytyczne o 50%. Zabicie zamrożonego przeciwnika bronią sprawia, że wybucha zadając 368 punktów obrażeń. Patrząc na to, że mamy pociski zamrażające, to nie takie głupie. Albo zabicie przeciwnika bronią wywołuje eksplozję, która nakłada spopielenie na wrogów w zasięgu 7 metrów. Też niezłe. Przyznam, że też niezłe, ale chyba lubię te wybuchy. Coś takiego byśmy połączyli. To jakie te połączenia będą musiały być na tym, powiedzmy, trzecim poziomie? No, szykuje się nam naprawdę fajna zabawa. Tworzenie tego ekwipunku, to co też Arlinka ostatnio wspomniała. Podnieś poziom przedmiotu. A, i tu już musimy płacić tymi. No to może najpierw warto było podnieść poziom przedmiotu? Możemy jeszcze? Możemy jeszcze. Może warto było najpierw podnieść w zamian za żelazo czy coś takiego. W każdym razie nieistotne, mamy bardzo fajną broń na dalszą dzisiejszą zabawę. Musimy tylko przypisać w miejsce tego zabójczego medyka. Chociaż trochę szkoda, bo miałem nadzieję, że tutaj uda nam się przypisać jakąś taką leczącą funkcję. Ale jest jak jest. Byłbym jeszcze za tym, żeby podmienić tu na przykład tę falę żaru, bo w ogóle z niej nie korzystamy. Na przykład na wybuchy. Zwiększa obrażenia. Przeciwnicy w zasięgu 7,5 metra, ok. Z tego nie korzystamy, jeszcze tu mamy amunicję. Osłabia trafionych przeciwników. Może osłabienie trafionych przeciwników nie byłoby takie złe? Miejsce na modyfikację, tak. Czyli rozumiem, to już jest podmienione. Tutaj z tej rączki chyba też jako tako nie korzystamy. Podsycanie płomieni, to jest nasze standardowe. To też mamy i tego też nie mamy. Więc może warto by było zmodyfikować jakieś funkcje, z których korzystamy. Zwiększa obrażenia od wybuchu. Może by było niezłe. Tak razy kilka dopalić i naprawdę ten wybuch mógłby być bardzo przyjemny. Tak? Tak samo zastanawiam się, no ale nie ma chyba co razy dwa osłabionych przeciwników. Podwójnie ich już nie osłabimy. Fajnie by było zdobyć coś nowego, jeżeli chodzi o to osłabianie, ale to też, tak jak słyszeliśmy, warto by było przejrzeć nasz ekwipunek, czy zdobyć coś nowego, ponieważ te modyfikacje wpadają nam w momencie, gdy... A, daj jeszcze raz, zobaczymy, czy to się mnoży. Te modyfikacje wpadają nam w momencie, gdy gdzieś je sobie rozmontujemy z jakiegoś stroju. Tak samo ma to miejsce w przypadku broni. Można by było podnieść jeszcze poziom tych elementów, ale myślę, że nie ma co kombinować, bo liczę, że mimo wszystko na polu bitwy trafimy na coś nowego. Ale to mi się podoba, chociaż dziwne, że ten poziom jest mimo wszystko niższy niż tych innych zabawek. Jakubie, jesteśmy gotowi, by ruszać dalej z głównymi misjami. Prowadź! No to co? Martwa przełęcz tym razem. Okej, lecimy. Nie, jeszcze pogorszysz sprawę. Dam radę, dam radę. Mamy duży problem. Buntownicy zajęli kamieniołom i zaminowali jedyną drogę. Nie ma jak jechać, chyba że pogadamy z Corriganem, szeryfem Trenchtown. Ale nie jest zbyt przyjazny dla obcych.
Na szczęście powiedziałem tej damie, że chcemy jechać na wschód, więc... Nie mów ludziom, dokąd jedziemy. Tak, zwykle tego nie robię, ale to wspólniczka Corrigana. Przedstawi nas, jeśli pomożemy jej przewieźć pakunek. A jakiego rodzaju pakunek? Niczego nie próbuj, słyszysz? Albo będzie po tobie. Nie myśl, że to już koniec, złotko. To ty. A ty to kto? Czana? Na krańcu jebanego świata i spotykam akurat ciebie. Utop się swoją wódą, dupku. Jakoś mnie nie dziwi, że masz kłopoty. Ta dziewczyna... To jakaś znajoma? To ktoś, kogo znałem. Ma powód, by cię nienawidzić? Nie jeden. No to idealna ekipa, żeby jechać dalej razem. Co to w ogóle za miejsce? Martwa Przełęcz. Teren marszałka Kalena. Jedyny przystanek między miastem Wyrwy a miastem Okopów. To stąd pochodzi całe drewno do budowania okopów. Kiedyś, jak okiem sięgnąć, rosły tu drzewa. Teraz jest tu głównie błoto. No zobaczmy, co jeszcze mamy w tej okolicy. Karteczki. Zapiski. Zapiski. Ciekawe. Ciekawe. Jak zwykle. No, jak widać, to poniekąd tłumaczy, jak istotny jest papier toaletowy w takich czasach i w takich warunkach, bo bez niego można dorobić się chorób. I tam jeszcze inne tematy na temat produkcji. Ogólnie nic istotnego, chociaż widzę, że istotne mogą być w niedalekiej przyszłości misje poboczne w tej okolicy, bo trochę się to kryje. Myślałem, że ta przełęcz nieco większa będzie. Nikt nie jest na tyle głupi, żeby... No proszę, a jednak przyszliśmy. No właśnie, i to te wspomniane problemy, że wejść do leśnego szlaku. Dobra, mieliśmy zbadać okolice. Mamy problem. Podobno marszałek ograniczył dostawy, no i coś na ten temat tu mamy. Chociaż wydaje mi się, że niebawem będziemy biegać po tej stronie świata wraz z misjami głównymi, więc chyba możemy wracać do Jakuba. Pogadać coś na temat tego, co tam przeczytaliśmy w bazie i jej okolice. No tu w górze widać stanęła produkcja drewna, tak? Pojawił się, nie wiem, zakaz czy coś innego. Obstrukcja, tak będąc już przy temacie papierów toaletowych. I chwilowo wydobycia nie ma. To mi wygląda na stare raporty. Czyli okazuje się, że i w tym miejscu dość ważną rolę odgrywa polityka i buntownicy, którzy starają się odbić kamieniołomy. Jakże ważne do tego, kurczę, jakie to ładne struktury, mam nadzieję, że będziemy biegać. Jakże ważne do tego, żeby zadbać o rozwój tej okolicy. No nic, a może uda nam się tędy wrócić, tak nieco szybciej. Różne sojusze i inne nietypowe... O, obóz, tak, wracamy do niego. Nietypowe traktaty doprowadziły do tego, że możemy się tu zjawić, choć nie jest to wcale nic pewnego, że cały czas będą w rękach naszych te tereny. Zresztą samo korzystanie z nich związane jest z dość wysoką ceną, to taką namacalną ceną, bo marszałek, który pilnuje tego terenu, pobiera wysokie opłaty. Pogadajmy, Jakubie. I jedźmy do miasta, chyba możemy. Chodźmy. Zbieramy się. Czas spadać. Outriderze, widzę, że zbierasz statko. Będzie jeszcze okazja tam wrócić i pogadać.
Powiedziała, że grasują tu bandyci. Spokojnie, Jakubie. Pójdę przodem i oczyszczę drogę. Trzymaj się za mną. Jasna sprawa, szefie. Możesz robić za mój kulochwyt. Kulochwyt. To z kulasami chyba coś związane. Nogi ci możemy podtrzymać, tak? No dobra. Bandyci. Jeszcze tego nam tu brakowało. Halo? Macie nowego sąsiada w mieście? No dobra. O! A co z tymi wybuchami, jak zabijemy zamrożonego przeciwnika? Czegoś jakby zabrakło w tej naszej mocy. A zobaczmy tę snajpereczkę, tak? Tak ktoś głowę? No, brakuje mi tych... Wow! To są takie... Tymczasowe bunkry. Brakuje mi jednak tych granatów, które wypadały... A, jest jakiś mały wybuch. Które wypadały z głowy, bo tak widzieliśmy, jak stoi taka większa ekipa koło siebie, mogliśmy spokojnie, nie no, wybuchają. Mogliśmy spokojnie położyć kilku naraz, tak? O, co ty myślisz, panie snajper, że nas tutaj tak ściągniesz? A tu, no, z jednej strony jest dobrze, bo jak brakuje nam życia, to chwila, moment i możemy sobie je nadrobić taką snajperką, więc nie ukrywam, że przyjemna, nie mówiąc już o tym samym... Ten dźwięk, jaki ona wydaje, jest naprawdę przyjemny, tak? Ten strzał... Coś miłego do ucha. To jest też istotne, żeby broń satysfakcjonowała swymi dźwiękami, jak strzelamy do wroga. Jakaś główka by nam się przydała, ale na tym dystansie to nie tak lekko zdobijemy go w ten sposób. Ale gdzieś tu był snajper. Panie strzelec wyborowy, dawaj głowę do góry. Ale się musiał zdziwić. No, mamy to. Tego mi brakowało. Okej, okay. No jak nie dopuścimy ich na bliski dystans, to powinno być miło. Chociaż widzę, że to jest taka ekipa, która chyba biegnie na full kontakt z nami. Tego tam zmroziło. Wow! Nie za blisko, panowie! Nie za blisko! No właśnie. Kto na to pozwolił? Ale to też pokazuje, jak szykuje nam się fajna zabawa w niedalekiej przyszłości, gdy zaczniemy nieco bardziej kombinować z naszą bronią. I tak to kombo z tym zamrażaniem na przykład i wybuchami, tak? W jaką stronę to się fajnie może rozwinąć później. Czy tak samo leczonko? Nie wiem, czy to jest bezpiecznie za tę część, czy tego nie mogą zniszczyć czasem. No snajperka z wybuchami to by była jak znalazł teraz, tak? Co kolego, myślisz, że nam coś zrobisz? No już cyk, 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 ładuj, bo tylko stresujesz tym ładowanym strzałem. Ale dobrze, że coś się zmieniło, tak? Słyszymy, w jaki sposób oni tu... No nie wiem czemu. Tyle czerwonego i nic się mu nie stało. Słyszymy ten sposób, jak on tam ładuje tę broń, tak? To jest też dość fajne. Że nie mamy już takich... No, chyba nam się oberwie. Ach! Dobra, przejdźmy kawałek bliżej, bo to jest trochę duży dystans, żeby z nimi walczyć jakoś inaczej. Tego tu zdejmiemy. Trzeba pamiętać o tym snajperze, ale dzięki temu, że podeszliśmy nieco bliżej, teraz będziemy mogli przetestować nasze zamrażanie i wysadzanie przeciwnika. No chyba musimy na tym przetestować. Za bardzo podbija tę broń. No jakby go teraz załatwić, ale... Jak mówiłem, trochę podbija nam tę broń. Chyba nie ma za bardzo możliwości. O właśnie, nawet i na to jest za daleko. Weź tam się wysadź, żeby... O właśnie, kumpli pomrozić. Nie, no idealny jest ten wybuch wokół. Się musisz jakiejś snajperce przypisać to. Podobne trochę do tych granatów, tak? Dawać ich. A, gdzie? Tu? No, przyjechała taka całkiem spora ekipa. Zamrożony! No! I bierze kumpla ze sobą. Dobrze, że tam jakiś boss idzie. Kurczę, dobrze jakby go to zamroziło. Idealnie! No, pięknie! Póki co to zamrożenie nam wpada... Jak marzenie. Oj. No, teraz nie zabijemy szefa, niestety. Taktyczny odwrót. Taktyczny... Wow, odwrót. To może zadziałać. Prawie. Chociaż w sumie zabrałem trochę życia. No i teraz inaczej się pobawimy. No... Rozkłada ich idealnie, chociaż trzeba przyznać, że lada moment czeka nas nowy poziom świata. I nie wiem.
jak przez to przebrniemy, ale to zobaczymy lada moment. A póki co to ja chcę te karteczki jeszcze podnieść i ciebie załatwić, gość. Wszystko? Wszystko. Zupełnie ammo. Poczytaj. Ktoś tu coś napisał. Kryzys. Czysto. Ruszamy dalej. Drugi raz nie spróbują tego numeru. To byli tylko zwiadowcy. Jeśli nie zaalarmowali reszty, to z pewnością zrobił to ten hałas. Coś nam to chyba podjechało w międzyczasie, a przy okazji mieliśmy poniekąd opowieść o tym, jak to wszystko już od początku wydawało się być przegraną sprawą. Tak, zaczynało brakować surowców. I dość szybko zdali sobie sprawę z tego, że no raczej pierwsze miasto upadnie. Pytanie, co dalej? Czy była jakaś wizja, jak przez to jeszcze można przebrnąć i wyjść zwycięsko? No, widzimy, jak przebrnęli. Ciężko powiedzieć, czy to można nazwać zwycięstwem. No, na pewno okupione dość wysoką ceną. Dziękuję. Flaga nasza. O, poszukiwany. To nie jest ten, którego tam mijaliśmy po drodze? Ale za to widzę tutaj. Ścieżkę w bok, a ścieżki w bok to są no, dla nas obowiązkowe miejsca przechadzki. Chociaż przyznam, że chciałbym zebrać nieco więcej tytanu. Tytan. To żelazo wydaje się już na tym etapie coraz mniej przydatne. Choć mam nadzieję, że się mylę. Ty przejedziesz tutaj. No dajesz, chyba że pojechał. Nie zwróciłem uwagi. To wygląda jak miejsce walki z kolejnymi. No jak to ściąga kumpli? Mieć snajperkę z tą mocą to jest naprawdę coś... coś pięknego docelowo. Do czego zresztą będziemy dążyć? Ty, pustoszyciel! Weź szybciej gin, bo jakbyś wybuchł, to byś kumpla mógł od razu pociągnąć ze sobą. Coś nas na szczęście leczy w tym wszystkim. Mur! Dobra, załatwiony. Ale nie zmienia to faktu, że i tak jest tu dość nieprzyjemnie. A, nie prowadź sojuszników? Dobra, już to raz przerabialiśmy, niestety. Niestety, wiemy jak to działa. No żeby jemu cokolwiek zrobić, potrzebujemy zapalającą amunicję. Wobec tego to nie widzę wejścia. Ale poszło całkiem nieźle, co więcej, rykoszetem chyba tu nam się... czy wręcz podmuch naszej amunicji załatwił kolejnego kumpla. Tych złych, nie naszego, nie naszego. No, panie snajper, szybko, bo tu już biegną następni. Niestety. Ale jesteśmy gotowi na ich przybycie. Może udałoby się kogoś przymrozić. I w ten sposób załatwić go. No czasem jak dobrze siądzie głowa, to naprawdę fajnie szybko znikają. Podobno dusząc na dół? W prawo? Nie, na dół chyba. Możemy zbierać od razu kilka tych przedmiotów. Zaraz to przetestujemy. Oczyśćmy pole bitwy. Aj, chciałem szybką głowę, ale nie zawsze możemy dostać co, to, czego byśmy tutaj marzyli. Wow! Bardzo niedobrze, że idzie taka tutaj postać. Przełącz broń, może uda się go zmrozić i wysadzić. Wybuch słoneczny, bardzo niedobra moc. Wysadź, wysadź! Za blisko. Dobra, gdzie tu jest ten szef wszystkich szefów? Chciałem mu przerwać moc. Nie wiem, dlaczego to się nie udało. Musimy zmienić trochę kierunek naszych działań. Gin, gin, ładuj, gin, gin. Musi zginąć. No musi zginąć, tak. Ale to było chyba jedna z bliższych śmierci, jaką mieliśmy tu od początku rozgrywki. Na szczęście przetrwaliśmy, przy czym no, warto by było nie stracić głupio teraz zdrowia, bo być może to była najtrudniejsza walka. Już za nami, da nam ktoś się podzielić czymś? Niestety, wszystko daleko. Dobrze, że jeżeli cel nie zostanie żaden uchwycony przez naszą moc, to i tak naprawdę nie tracimy, tak? No, panie snajper? O, jaki ambitny, mimo wszystko próbuje strzelać. No! Siadaj! Widziałem tę głowę. Tam nie ściągniemy nikogo. Chyba dobrze, żeby było się tutaj zaczaić, tak. Mały kamper.
Nie no, jednak świetne jest to leczenie z broni, tak? To dużo daje. Weź strzel tam, snajper. No i ostatecznie, z pojedynek snajperów. Dajesz, głowa do góry. Poziom 7 świata. Zaczyna się robić tutaj nieprzyjemnie. Zaraz się przekonamy. Czuję, że to też będzie pierwszy moment, w którym możemy zaliczyć taką poważną śmierć. Zredi, ten cały Korrigan. Czego się spodziewać? To marszałek rządzący miastem okopów i kamieniołomem na wschodzie. Jeśli chcemy dotrzeć do lasu, musimy zwrócić się do niego. A co do tego lasu, mój oddział był tam po lądowaniu. Minęło może 20 minut i połowa żygała czarną mazią. Tak, ale nie martw się. Chyba mam plan. Sprytny, tak? Co gorsza, nie tylko wskoczył nam nowy poziom świata, ale też nowy poziom postaci, czyli wrogowie idą tak naprawdę o 2 poziomy w górę teraz. Aż mnie zastanawia, jak to będzie wyglądało. Nie mamy tutaj miejsca, żeby sobie ulepszyć tę broń. Może wpadło nam coś fajnego? Widzę jakby nowa snajperka. Zaraz sprawdzimy, jak to się prezentuje w naszym ekwipunku. Może przede wszystkim jakieś nowe ubrania nam wskoczyły. Co to za nowa snajpereczka? Pocisk przebija na wylot przeciwników, a to nie jest chyba nowe. Tu nam to wpadło prawdopodobnie. No nie, to pozostaniemy przy tym, co mamy. Tutaj też tego za bardzo... A to nam chyba wpadło. Zabicie przeciwnika odnawia zdrowia członkom drużyny w zasięgu. Pytanie tylko, czy nas też liczy jako członków drużyny. No nic, lepszego tutaj nie uzyskamy. Tu też w nic fajniejszego się nie ubierzemy, bo te kurtki, mimo że wyższy poziom, to wszystko zielone. Daliby nam coś niebieskiego, to szczędzą na nas, szczędzą. Co ty te rękawice potrafisz? Spopielenie, to nam się chyba nie opłaca, bo sobie nie po to bombę ulepszaliśmy, żeby teraz ze spopielenia korzystać. Ale może buty? No niestety, wszystkie moce jakoś z nami tutaj nie współpracują, więc lecimy z tym, co mamy. Trochę z obawami. 2 poziomy wyżej, a nie ulepszyliśmy ani pancerza. Chociaż moment, możemy jeszcze spróbować naszą postać ulepszyć, tak? Bo tu dostaliśmy punkt klasy. I chcieliśmy czas odnowienia wszystkich mocy? Okej. To brzmi całkiem nieźle. I moglibyśmy jeszcze z nadzieją przejść na mapę świata i odebrać tutaj skrzynkę, ponieważ wpadnie nam epicka broń. Odbieraj! Może ona zmieni nieco sytuację, chociaż patrząc na nasze szczęście, to prawdopodobnie będzie kolejna nowa strzelba. Gdzie jest epicka broń? O! Epicka broń? Może będzie trzeba odebrać w bazie. Nie do końca wiem, jak to działa, ale jakbyśmy byli już przy jakimś wosie, to pocieszające. No, nowe buty. Może te nam pozwolą na coś więcej. Miałam nadzieję, że już nigdy tu nie wrócę. Hej! Zamknij jadaczkę! Gdzie znajdę tego Korrigana? W dużym bunkrze. Powiem mu, że idziesz. Chociaż takich trudno przeoczyć. Rzeczywiście przyjemna miejscówka, ale fajnie, bo będziemy mieli, nim wyruszymy na jakieś potężniejsze akcje, będziemy mieli miejsce, gdzie jeszcze można sobie coś ulepszyć. Co ciekawe, może pokażę od razu, cześć Jakub, powinniśmy mieć możliwość ulepszenia czy poprawienia wyglądu ciężarówki. Zaraz do tego przejdziemy, tylko tak pokażę, jak to wygląda. Możemy sobie zderzaki, wzory, maskę, tutaj nawet te, dodatkowe inne rzeczy, ale w przypadku pojazdu, tak, nawet całe malowanie na czerwono. Dawaj tutaj, jak stek po śmieci jedziemy. No na tył, żeby na bogato naczepa, tylny zderzak, tak, to wszystko możemy gdzieś po drodze odblokować. Prezentuje się naprawdę ładnie, ale zostawmy w spokoju, no. Pojedziemy tym niebawem, a teraz poczytajmy, dowiedzmy się na temat tej dziewczyny coś. Ta kobieta, kto to jest? Nieważne. Odstawmy ją szybko i ruszajmy w drogę. No, koniec tematu. Przeczuwam, że wcale nie.
To żeś jest wygodany, no. Ty wiesz coś więcej na jej temat? No, tylko wspomnienia z ziemi, no niech będzie. Czy pamiętasz coś z ziemi? Strusia pędzi wiatra i tego kojota. Śmiałem się tak, że nie mogłem przestać. To niezwykłe, że do końca puszczali kreskówki. Chodzi mi o całe moje pokolenie. Chodzenie do szkoły, granie online, spotkania z przyjaciółmi i świadomość, że nie dorośniemy. Ty dorosłeś. Tak. Dorastałem patrząc, jak wszyscy wokół umierają, kryjąc się codziennie przed bombardowaniami. Mimo to wciąż czuję się winny. No dobrze, może... Uważaj na siebie w skażonej strefie. Kupisz niebawem swą winę, jak tylko ulepszymy wyposażenie. Ale mieliśmy jeszcze spotkać się z marszałkiem, dowiedzieć się czegoś więcej na temat... Wow! Mogę dołączyć? Nie, Jakubie. Potrzebuję cię, żebyś pilnował wozów. Jasne, bo stary pijak akurat odstraszy bandę wymachujących gnatami złodziei samochodów. Oto. No właśnie, jak rozumiemy się bez słów. Cóż tu mamy? Powstanie buntowników. No to widzę małe zaskoczenie, bo... Okazuje się, że buntownicy prawie zostali pokonani, aż nagle na ich czele stanął jeden z odmieńców. Cześć kolego z wykrzyknikiem. Jeszcze będziemy takich jak ty odwiedzać. Czemu Ola? Czemu moja mała? Brzmiała jak słowa jakiejś piosenki Disco Polo, ale my dowiedzmy się, czemu tutaj Mam się zjawiliśmy. Nie zwracam uwagi na wybuchy bomb i pocisków. Nawet ich trochę brak. Jak... Są od Goodmana, chcą się dostać na buty. O! To nowy Altered Gutman. Przysłała cię, by mnie straszyć. Nie jesteście po tej samej stronie? Chwilo. Chcę tylko przejechać przez wasze pole minowe. Nie musimy... A więźniarka? Co zrobiła? Moja wróżbitka widziała zwycięstwo. A moi ludzie wpadli w zasadzkę. Powiedziałam ci, co chciałeś usłyszeć. Nie umiem wywołać pieprzonych wizji, mówi... Dość tego pierdolenia! Jutro ruszamy do walki i nie mamy alterdów. Ale masz nasrane wełbie. Masz tu alterda. Staniesz jutro u ich boku, co? A ty uwolnisz dziewczynę. Nie mam na to czasu. Kto to do cholery jest? Jest dla mnie trochę jak córka. Czekaj, chwila. Ty masz córkę? Nie, raczej kiedyś bzykałem jej matkę i może jej ciotkę. Trochę mi się zaciera. Podoba mi się ten układ. Bardzo. Chcą jechać na wschód i zabrać wiedźmę? Spoko. Zajmiesz miejsce Seta w naszej walce? Chwila. Set tutaj jest? Wielki odmieniony widziany był w skażonej strefie. Poluje na jakiegoś alterda. Więc go odnajdę. W porządku. Atak nastąpi o świcie. Jeśli mam oddać wyrocznie, ktoś z was musi wrócić. Albo umowa przepadnie. Dobra. Hej. Dziękuję. Nie opuszczaj wozu. Albo cię przyspawam. No dobra, więc jak tylko będziemy gotowi, to... A więc ruszasz za Setem do ruin starej strefy przemysłowej. Dawno temu byłem zarządcą tego miejsca. No i? Chcesz się odzyskać, czy co? Swego czasu to było bijące serce naszego przemysłu, zanim anomalia usmażyła całą technologię. Niedługo później ten silnik szlak trafił i dodatkowo napromieniował całą okolicę. To była masakra. To ja wyciągnąłem stamtąd tych ludzi. Uratowałem ich, stworzyłem to miasto. Przyda mi się wspólnik, przemyśl to. Tutaj nie ma o czym myśleć.
Przemyślimy. Tylko najpierw lektura dobra na wszystko. To mi wygląda na dzieci. Stare raporty. O, no właśnie, to jest coś, co mnie dość mocno zastanawiało. O ile to chodzi o prawdziwe dzieci, a nie jakąś metaforę. A jednak nie metafora. A historia pierwszego dziecka, które się tu urodziło, choć no myślę, że te notatki nieco minęły się z prawdą czy z przewidywaniami, ponieważ teoretycznie ktoś, kto je spisywał, uważał, że te dzieci, które się urodzą na Enoch, będą szczęśliwsze, ponieważ nie doznały brutalnej wojny na Ziemi i tego wszystkiego, co przeżyli ich rodzice. A tutaj zbudują nową historię, tylko ta nowa historia wydaje się być niewiele lepsza od tego, co mieliśmy tam. Więc może po prostu historia koło zatoczyła. Nieistotne, istotne, że mamy jakieś dwa nowe rodzaje misji. Zwierzak, jakiś celowniczek, no i oczywiście wykrzykniki poboczne, więc nim ruszymy na dobre z głównymi misjami, dobrze by było trochę pobiegać tu po tych pobocznych wyzwaniach, bo mam wrażenie, że patrząc na to miasto i to, co gdzieś tam zostawiliśmy za sobą, no to spokojnie odcinek 2 na takich pobocznych zabawach jeszcze tutaj spędzimy. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.